Piotrze, co za wydarzenie odbywa się dzisiaj na terenie Stoczniowca? Dzisiaj mamy turniej przeznaczony dla rocznika 2013, czyli 9-letnich dzieci. Jest to jeden z cyklu turniejów. Takich turniejów w tym okresie, w tym roku przewidujemy 4. Jest to drugi turniej. Pierwszy mieliśmy 1 października, następny turniej mamy 19 listopada, a zakończymy turniejem dla najmłodszych dzieci rocznika 2015 i młodszych 11 grudnia i to będzie już turniej halowy. Ten projekt, wiem, że jest przy dofinansowaniu PKN Orlen. Na czym ogólnie polega? Chodzi tylko o aktywność sportową młodzieży? PKN Orlen jak najbardziej wspiera nas w szkoleniu dzieci i młodzieży, a to jest nieodłączny element grania turnieju, jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży i zbieranie doświadczeń. No jest to bardzo duża pomoc dla nas i między innymi dzięki temu możemy wyjść powiedzmy na zewnątrz z naszego województwa i zapraszać drużyny także z całego kraju. Mamy chyba najlepiej obsadzony turniej do tej pory z turniejów, które organizowaliśmy, więc mamy i Granice Kętrzyn, Jaguar Gdańsk, Ursus Warszawa, GKS Bełchatów, z naszego podwórka Wisła, Płock, Delta Słupno, Stoczniowiec. Tych drużyn jest 12, gramy turniejowo, więc po rozgrywkach grupowych przejdziemy do fazy pucharowej. Widać, że Stoczniowiec ożył po remoncie. Jak zmieniło się funkcjonowanie klubu dzięki tej inwestycji? Dzięki inwestycji mamy możliwość rozbudowy swoich drużyn. No, to przyciąga, mamy stworzone warunki do rozwoju, a dzięki temu możemy rozwijać się w sposób organiczny, zakładać drużyny, szkolić profesjonalnie. No, z biegiem czasu bardzo dużo się zmieniło od powstania obiektu, z tego względu, że w tej chwili szkolimy około 220 dzieci. Dalej przygotowujemy bazę do dalszego rozwoju, żeby jeszcze zwiększyć ten zakres. Więc mam nadzieję, że klub wróci do najlepszych lat, jeżeli chodzi o szkolenie. Ten czynnik infrastruktura jest jednym z najważniejszych, bez dwóch zdań. Jakie plany macie na najbliższy czas? Systematyczna praca dalej z dziećmi i młodzieżą, zakładanie kolejnych drużyn. Jak najlepiej potrafimy dalej szkolić, budować kadle, budować organizację, budować społeczność Stoczniowca i dalej się rozwijać.